Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted, moi drodzy, zaczynajmy sobie kolejny odcinek z tej gry. Zostało nam kilka wyzwań jeszcze i przeznaczyłem na to dwa odcinki, bo już w następną niedzielę będzie prezentacja nowej serii u mnie. Dlatego chcę się zmieścić teraz w dwóch odcinkach, kolejny odcinek pojawi się we wtorek. I zaczynamy kończyć już Need for Speed Most Wanted. Sorry, ja dzisiaj jestem trochę ogólnie zaspany, nie wiem czemu tak mam. Byłem dzisiaj, o, tak na marginesie to jedziemy Mitsubishi Evo chyba 9, albo 7, albo 8. Jestem zaspany nie dlatego, że nie spałem, bo spałem dzisiaj długo, tylko dlatego, że jechałem rowerem, a naprawdę bardzo ciężko się teraz jeździ rowerem, bo jest bardzo grząsko na dworze i wymęczyłem się strasznie, tym bardziej, że dawno nie jeździłem i kondycję mam słabą. Nad czym będę pracował, ale chodzi o to, że no tak mnie to wymęczyło, wypociło przede wszystkim i no jakbym się teraz położył, to bym zasnął, dlatego może się tak zdarzyć, że podczas nagrywania zasnę po prostu. Nawet tak się bałem teraz zacząć nagrywać z Most Wanted'a z tego względu, że no chyba zasnę. No ale miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. To więzienie pieprzone. Jest. Taczka! Także jedziemy sobie kto tutaj zainstalował taki spoiler? No skumajcie, jak to wygląda. Na takim jednym pałąku do Evolution. No czy kogoś nie powaliło? Kurde. Nie mogę tutaj niestety zmieniać, bo to jest seria prób. Ale te samochody są już naprawdę bardzo szybkie. Zresztą seria prób bardzo mi się podoba, z tego względu, że możemy sobie właśnie przetestować, które z tych takich samochodów... O, mogę nie zdążyć. Które z tych takich samochodów dostępnych na początku są dobre i szybkie i w ogóle zajebiste. No kurde, trzeba musi się tutaj skupić, Lucek musi się skupić na jeździe, bo jest ciężko z kolei. Tak. Bardzo trudno się tu jedzie coś. Znaczy mało czasu jest na dotarcie do kolejnej bramki. Dlatego muszę jednak wytężyć swój rozumek i postarać się dojechać jak najszybciej tu. Yeah. Powiem wam, że po takiej dłuższej grze w Most Wanted'a już w ogóle nie czuję tej, że mam zrypaną martwą strefę na padzie. I tak szczerze mówiąc też nie chciałem się z tym bawić, żeby to jakoś naprawić. Okej. Szybkie to Evo jest. Ja nie wiem, czy to jest na maksa stuningowane. No kurczę, ciężko stwierdzić po samej jeździe. Trzeba by zerknąć chociażby troszeczkę na staty, tak? No tutaj dostępu do tego niestety nie mamy. Pół sekundy, pół minuty zostało na dojechanie do kolejnej bramki. To chyba będzie... Może być przedostatnia. No. O, skrót. Pamiętałem, spokojnie. Także jaka seria będzie po Most Wanted? I tutaj jest dylemat. I... Będziemy na to głosować, można powiedzieć, w dwóch odcinkach w komentarzach. Znaczy ja będę czytał wasze komentarze. I będziemy sobie wybierać właściwie, w co zagramy. I do wyboru są tak, albo Gilset 2 Hot Import Night, albo Need for Speed Underground 1. I teraz piszcie w komentarzach, co chcecie bardziej. Obie gry są no fajne, po prostu w Gilset mamy fajny tuning, w Undergroundzie mamy zajebiste wspomnienia, niezapomniane przynajmniej jak dla mnie. Więc będziemy sobie oczywiście to sprawdzać, co nam bardziej przypadnie. No ja bardziej stawiałbym na Underground'a, chętnie bym sobie go bym przetestował. Ale Gilset z tego co widziałem na kilku tam filmach na YouTube'sie, to ma bardzo fajny tuning i chciałbym też to sprawdzić. Drugi wyścig, a właściwie pościg, jedziemy sobie w Evo i mam taki plus, że tutaj jest stadion, a za mną będzie dużo radiowozów, więc ich tutaj po prostu zaciągniemy i wszystkich zniszczymy chyba, co? No dawajcie, ops! Oj, nie wszyscy przyjechali niestety,
pojawiło się śmigło. Zobaczcie, już 340 tysięcy jest. Te kilka pierwszych minut pościgu jest bardzo ważna, bo pojawia się bardzo dużo radiowozów. Później trzeba czekać na wsparcie, więc jeśli nie zdobędę teraz tych wszystkich kosztów zniszczeń, no to już później będzie ciężej. Bo będzie trzeba czekać dodatkowo. A teraz zobaczcie, tych radiowozów jest sporo. Szczególnie korwety są bardzo, bardzo opłacalne do niszczenia. Zobaczcie, 100 tysięcy się zdobyło. Oho, już. O kurde, nie wybuchnąłem. No dobra, chodźcie tutaj. Na szczęście Evo widzę, że bardzo dobrze rusza z miejsca, przez co myślę, że jest samochodem no świetnym na pościgi. On nie ma możliwości praktycznie zatrzymania go, jak to było w przypadku samochodów ruchu ulicznego. O, tego już nie rozwalę. Nieźle się przepycha, ale jest ciasno. Udało się, dobra. I jedziemy chyba na tą wieżę ciśnień, co? I tam, o Jezus, i już chyba po mnie. Cofamy. Tutaj. Tu będzie chyba jeszcze stacja, a nie, stację benzynową już rozwalili. Cholera. Już prawie, o kurde, opona. Ja pierdziel, akurat w tym momencie musiałem się spojrzeć. Nie, what the fuck? Ach! Kurde, już prawie wykonałem zadanie. Cholera. Tym razem od razu zwalamy tutaj na wszystkich. Yeah! O kurde, 240 tysięcy. Że też ja też wcześniej tego nie zauważyłem. I tutaj nazbieramy sobie nowych policjantów i pojedziemy na stadion. Przynajmniej taki mam plan. Zobaczymy, co z tych planów wyjdzie. Przepychamy się i... Hell yeah! No i niech teraz przyjadą tutaj za mną. No, rozwalają się trochę, kurde, co oni tam robią? Sami mi nabijają te punkty. Oh yeah. Dobra. 640 tysięcy, świetnie. I jeszcze tutaj. Hops. Yeah. I tutaj mamy blokadę z Kolczatką. Nie udało się rozwalić. No dobra. Za mało radiowozów. Nikt mnie nie goni, oprócz śmigłowca. Kurde, to jest jakiś pościgowy śmigłowiec. Fajnie wygląda nawet. No dobra, mamy radiowozy? Są, świetnie. No to rozwalamy pączka. Jeee! O kurde. No i jeszcze tylko tego pączka, to już nawet nie trzeba się starać. Po prostu... Bach! I koniec. Teraz wystarczy tylko uciec. Auć. I... o, to mi się już nie podobało. No, myślę, że zgubić ich będzie niełatwo, wiecie? No bo to już są korwety, to już nie są przelewki. Piąty poziom poszukiwań. Jest ciężko, ale ja też tutaj mam sposób. Nie do końca idealny. O, cholera. No, kurde. Dobra. Niestety kryjówkę na stadionie mam już spaloną. Ale może tutaj jakoś się uda. Jedziemy. Świetnie. Tamten się zatrzymał na wjeździe do skrótu. A ja się spróbuję tu schować. I uwaga, uwaga! I... Yeah! Powinno się udać. Oh yeah! Świetnie. Mimo, że dosyć gorąco było, to jednak udało się ukończyć to wyzwanie. Jestem ciekawy, jaki będzie następny samochód, którym będziemy jechać w kolejnych dwóch seriach, czy w kolejnych dwóch próbach po prostu. Hops i hops. Okej, okay. I na sam dół. Bramki, tak, ale jaki samochód? Mam nadzieję, że jakiś ciekawy. No, zobaczmy. V8? Nie, no, V8. Korweta. Nieźle. Ej. Ale jakaś chyba inna ta korweta jest, albo mi się zdaje. Może mi się zdaje. Bo taką dziwną maskę ma, wiecie? No ale to może mi się wydaje tak. Wow. Nieźle przyspiesza, bez kitu. Mogę pojechać skrótem, ale dobra. Nie ma stresu, tutaj się i tak... Szybko rozpędzimy na prostej.
z tego co widzę, naprawdę korweta nieźle przyspiesza. Wiecie, ona skręca bardzo podobnie do Nissana R35 w Driver San Francisco, też tak oporowo trochę, wiecie? Jak chcecie, możecie sobie obejrzeć właśnie ostatni odcinek z Drivera San Francisco, tam jeździłem Nissanem i jak mi się udało! O, fajnie, następny taksówkarz. Tam jeździłem właśnie Nissankiem, no i udało mi się ukończyć kilka tam wyzwań. Właśnie tam też robię sobie, można powiedzieć, taką serię prób. Robię wszystkie wyzwania, które pozostawiłem po karierze, o. No a tutaj mówiliście mi o tym, żebym zajął się właśnie tą serią prób w Most Wanted. No i myślę, że to jest fajna zabawa, tak samo było w przypadku Carbona, tylko że tamte serie prób były znacznie urozmaicone, no bo były one różne, to były drifty, to były jakieś tam wyścigi, przejazdy, ale dziwnie. A tutaj mamy tylko te bramki, jakieś tam policyjne ewentualnie, prawda? A co jest ciekawe, znaczy ja tak ostatnio myślałem właśnie o Wardzie, Need for Speed Wardzie. Fajnie jakby się tam pojawiły jakieś takie wyścigi, nie wiem, od jednego wybrzeża do drugiego. Coś na zasadzie checkpointów, zawsze o tym marzyłem właśnie w Wardzie. Bo tak jak teraz gram w The Crew, to w The Crew jest właśnie coś takiego, jedzie się od wybrzeża do wybrzeża, tylko tu mamy znacznie większą mapę. No ale w Wardzie to by też było fajne, szkoda, że tego nie ma. No, chociaż gdyby były te wyścigi, co w Most Wanted, widzicie, że tutaj wyścigów jest od cholery. Praktycznie każdy jest inny wyścig. Ja jestem właśnie wychowany na Need for Speed, Most Wanted, Underground 2, jeśli chodzi o właśnie gry wyścigowe. I wbijamy tu. Yeah! I za każdym razem, kiedy grałem, powiedzmy, w takie gry jak Grid Autosport, Shift 2 Unleash i jeździmy na tych samych torach, tak do oklepanych takich oficjalne jakieś trasy, to mnie tak strasznie nuży, że no nie mogę po prostu. Grid jest fajny, no bo tam się fajnie nawet z tymi samochodami jeździ, całkiem przyjemny model jazdy jest, ale też właśnie trzeba jechać te same wyścigi po kilkaset tysięcy razy. No ja tego nie cierpię, po prostu to jest nużące. I słyszałem też, że kolega mi mówił, który gra w Forza 2 Horizon, że w Forzie też jeździ się tak kilkanaście razy ten sam wyścig, tylko że innymi samochodami, innymi klasami i tak dalej. Więc mnie to w sumie też nie jara. To by nie była chyba gra dla mnie, chociaż dynamika jazdy po prostu mnie rozwala. Za każdym razem, gdy widzę jakiś tam film na YouTubie, to myślę o rany. Po prostu to jest coś niesamowitego. Świetnie to wygląda na nagraniu. No ale ja na razie nie mogę sobie pozwolić na kupno konsoli. Zresztą uważam, że ona... Ja bym grał tylko w Forzę. Jeśli chodzi, bo bym chciał Xboxa, PlayStation nie chciał ze względu na to, że PlayStation ma brzydkie pady. No, nie potrafiłbym się nim posługiwać raczej. A pad od Xboxa jest po prostu dla mnie świetny, idealny. No, jest perfekcyjny. I od tego Xboxa One też mi się podoba. Bo to w sumie to samo, tylko tam kilka ma ulepszeń w designie i tyle. A jeśli chodzi o ergonomię, to jest to samo co ten, który ja mam teraz. Czyli po prostu padł od Xboxa 360. No dobra. Kończyliśmy sobie wyzwanie korwetką. Teraz będziemy musieli zrobić jakiś pościg z policją. Blokady drogowe. 10 blokad drogowych. No, spróbujmy. Myślę, że nie będzie takie trudne, chociaż... Który mam poziom? Chyba trzeci. O, to chyba nie będzie zbyt dużo tych blokad, co? No nie gadajcie, że ja już ich gubię. A nie, o kurde, ile ich tam jest. Ja pierdzielę. Ale na mapce nie pokazywali się żadni przez chwilę, to było ciekawe. No dobra, mamy w każdym razie uniknąć 10 blokad. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. I teraz tak, dzisiaj zrobię sobie kilka tych wyzwań. Zobaczymy, jak to, ile zrobię. No dzisiaj jestem strasznie śpiący, więc... Długo nie będę nagrywał, szczerze wam powiem, ale jeśli będę miał dużo zadań do zrobienia,
to niestety będę musiał się zmieścić w tym ostatnim odcinku, dlatego na poniedziałek jeszcze nie wrzucałem żadnego filmu poza właśnie Most Wanted, z tego względu, że może ten odcinek trwać nawet godzinę, jeśli będzie taka sytuacja. A jeśli będzie trwał ponad godzinę, to ja będę musiał go wrzucać całą noc i pół dnia, więc tak to wygląda. No dobra, mamy pierwszą blokadę drogową. Okej, okay, mamy tutaj już ósmą blokadę za sobą. I co ciekawe, ja się tak przyjrzałem tej korwecie. Wiecie co? To jest korweta Crossa, tylko że cywilna. Aha, zobaczcie kratę w środku. Kratownica jest, normalnie. Może ja wam to pokażę bliżej. O, teraz widać, nie? Jest tylko jeden fotelik kubełkowy. W zasadzie jest to bardzo odchudzona korweta Z06. I też brzmi troszeczkę inaczej. Ja tak po masce spojrzałem, że takiej maski nie mamy dostępnej u dealera, czy raczej w salonie tuningowym. I tak się właśnie zastanawiałem. Kurde, co to za korweta? Ja jej nie widziałem, a tu się okazuje. Wow. No dobra, w takim razie to już ostatnia blokada została. O Boże, znowu ich zgubię. Kurde, już prawie było wsparcie, żeby było milion blokad. No ja pierdzielę, tak łatwo ich zgubić w tej grze. Czekam na niego, Boże. Raz miałem taką sytuację. O, jest ostatnia blokada, świetnie. Raz miałem taką sytuację, że jadę i zgubiłem gdzieś, no, ten cały pościg. I goście były dosłownie, nie wiem, 500 metrów ode mnie i mnie nie widział. I od nowa wsparcie się musiało wczytywać. A to jest głupie, no bo jakieś wsparcie, to tych blokad jest dużo więcej i wtedy szybciej robimy to wyzwanie całe, tak? No, niestety, ale jest to stara gra, więc trzeba jej dać na wstrzymanie po prostu z takimi niuansami. Chociaż nowe gry to też czasami jeszcze gorsze bugi mają, naprawdę. No dobra, jestem w tym miejscu, w idealnym miejscu do kupienia pościgu. Nie ma opcji, żeby nas ktoś tutaj nakrył. Nie ma opcji, żebyśmy nie zgubili w tym miejscu pościgu. No dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. I Lucek zakończył pościg. Trochę on trwał, nie powiem. Ile on trwał? 7 minut. No to jest troszeczkę. Okej, okay. I mamy bramki. I ciekawe, jaki teraz będzie samochód. Oh yeah, jak myślicie, co to może być? Tak się właśnie zastanawiam, chyba dam radę nagrać dłuższy odcinek dzisiaj jednak, wiecie? Zobaczymy, jak to będzie. I... nie ma perfekta. Jedziemy Caymanem S. Ale on ma jakiś dziwny bodykit. Ja nie wiem, jakie on ma bodykity w tej grze, ale tego jeszcze nie widziałem, naprawdę. Być może jest to jakiś unikalny, ale głowy sobie uciąć się nie dam. Jeśli tak, jeśli nie, dajcie mi znać w komentarzach. Czy on jest w tej grze, czy nie ma go normalnie? Wow, ale pędzi. Pędzi konkretnie. Jak się prowadzi Cayman S? Ha! Ja wiem, normalnie. Nawet całkiem przyjemnie, całkiem dobrze skręcę. Jak widzicie, bez problemu sobie radzę z tymi łukami. I dosyć płynnie pokonuję, co mi się bardzo podoba. W korwecie natomiast miałem dużo lepszego okopa. Tam jak się docisnęło gaz do końca, to czuć było tą prędkość. W korwecie, którą jechałem przed chwilą. No bo to była jakaś specjalna wersja korwety. Okej. Pięknie. Aj! Cholera, goni nas policja. No ale to nic tutaj, to jest i tak nieistotne. Kurczę, to są jakieś strasznie długie bramki, no bo zobaczcie, dopiero 23% jest. Okej. Kurde, te korwety są przesadzone. One naprawdę, wiecie co? Korwety w Wordzie, a korwety, to pościgowe oczywiście mi chodzi, a korwety tutaj... To jest zupełnie inna bajka. Te korwety tutaj nie są aż takie ciężkie, ale w Wordzie ważą chyba z 20 ton, naprawdę. Tam się jak się zderzysz z taką w miejsce w okolicach silnika, zatrzymujesz się tak jakby przy uderzeniu SUV-a. To jest masakra. No ale nic. Spadaj, korweta. Okej. Okay.
No. Chłopaki gonią, ale my się nie damy, prawda? Dziesięć procent. Rowery! Były tam, widziałem. Rowery znowu! Cholera. To już odwrót bezwarunkowy chyba jest. Tak się zastanawiam, jaki samochód będzie następny. Chociaż dopiero co wsiadłem do Caymana. No ale jestem tak ciekawy tych samochodów. No tu co chwilę jest jakiś unikalny. Widzicie, jechaliśmy już trafikami, jakimiś tam wymyślnymi wozami różnymi. A teraz jakieś mamy super szybkie wozy. Jakieś takie ulepszone naprawdę konkretnie. I to też jest fajna sprawa. Tak jak wam mówiłem, możemy sobie przetestować samochody, które nam się mogą się tu ukryć. Fajnie. Okej. Możemy sobie te samochody przetestować, zanim je użyjemy w karierze, prawda? No, ktoś pisał mi w komentarzach, że lepiej sobie najpierw robić właśnie serię prób, a potem dopiero karierę, żeby wiedzieć mniej więcej, jak te samochody się prowadzą. No ale dobra, ja tam bardziej patrzę na wygląd z auta w Most Wanted, no bo to i tak nie ma znaczenia, którym samochodem będziemy jechać. Istotne jest to, jak będziemy go tuningować, bo tutaj tuning jest najważniejszy. Możemy wygrać całą grę kobaltem. Chociaż będzie trochę trudniej. Ale jest to możliwe. Wow. Pięknie, na razie idzie dobrze. Korwety mi specjalnie jakoś nie przeszkadzają, ale mógłbym popracować trochę nad precyzją jazdy. Rozwalili się kłodziaka. Ha, 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 ha. Cwaniaczki. Dobra, tu mamy tira. 90%, to już będzie ostatnia bramka tutaj. Zaraz chyba zasnie. Przed wyjazdem do tunelu. O, tak będzie, powinna być chyba, z tego co pamiętam. Uwaga, tutaj robimy sobie szybki wjazd na Rockport. I meta! Zobaczcie, ile czasu mam. 26 sekund. Ponad czasem, świetnie. No to jeszcze tylko zrobimy sobie Caymanem czas pościgu, 15 minut. No tutaj będziemy musieli, tam mówiliście, że to jest bardzo długo, będzie trzeba jechać. No dobra, zrobimy sobie ten czas pościgu jeszcze. Okej. Okej, moi drodzy, bawię się z nimi naprawdę długo. I co ciekawe, słyszę tutaj w słuchawkach głos Crossa. Czujecie to? W dodatku krąży nade mną śmigłowiec, a nie widzę go na mapie. Ciekawe rzeczy się dzieją. Dobra, jadę do mojej kryjówki, już 15 minut mam za sobą. Mogę ich spokojnie gubić, tylko żeby teraz tego nie zlamić. Okej. No nie ma opcji, żeby tu się nie zgubili wszyscy. Na razie. O Jezu, śmigłowiec. Spróbuję się schować tu. O cholera, on mnie widzi przez ściany, nieźle. Oj, to będzie chyba ciężko, co? I co teraz? Rozwaliłem moją najlepszą kryjówkę? Ja się tu będzie obracał, czy co? Dobra, zobaczymy, co zrobię, jak sobie pojadę. Mam nadzieję, że zniknie. Ale jaja. No dobra, zrobimy jakieś kółko, może zniknie, a jak nie? Dobra, to jadę do mojej drugiej kryjówki, nie będę się tam bawił z nim. No dalej tam krąży, Boże. O dobra, zniknął. Teraz się uda, spokojnie. Tylko, że już nie będzie tego do rozwalenia, oj. No właśnie. Więc nie wiem, czy będzie tak łatwo ich zgubić w sumie. Ale oni w ogóle w inną stronę jadą, kuźwa. To ma być policja. No tak, już wiem, dlaczego tak jest. Cross się dołączył do pościgu. Dlaczego? Dlatego im tam tak słabo idzie im w ogóle. Dobra. Pojedziemy sobie jeszcze dwa kolejne wyzwania. No kurde. Strasznie jestem ciekawy, co będzie dalej. To są jakieś unikalne samochody teraz. Z tego, co mówiliście, to ostatni samochód ma być właśnie BMW M3 GTR. No. Ale zobaczymy.
Zobaczcie, ostatnie dwie kreski wyzwań nam zostały. Pojedziemy sobie jeszcze to tutaj i na tym zakończymy właściwie odcinek, tak myślę. Pontiac czy Vauxhall? Pontiac Monaro. Ale jakiś normalny chyba, co? Dziwnie z tyłu wygląda. Bardzo nie lubię tego typu dokładek zderzaków. Bardzo nie lubię. Wolę jak są takie zwykłe jednak. Naprawdę. Hurry up! I... Ale brzmi bardzo fajnie. O właśnie, ktoś tam pisał w komentarzu pod ostatnim odcinkiem z Need for Speed Most Wanted, że Carrera GT brzmi bardzo podobnie w tej grze do rzeczywistego brzmienia. No nie wiem, ja nigdy nie byłem przy karerce GT, chciałbym kiedyś przeżyć taką chwilę, gdy właśnie będę sobie obok tego samochodu. No podejrzewam, że to jest fajne przeżycie. W ogóle zobaczyć wyścigi jakichkolwiek samochodów na żywo, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa i naprawdę, gdy już raz pojedziesz na jakikolwiek zlot, na jakieś tam spotkanie tego typu, nie wiem, mogę to być nawet jakieś tam amatorskie wyścigi, cokolwiek, to powiem ci, do końca życia będziesz pamiętał to, co przeżyłeś. Krótko mówiąc, no. Powiesz, o, to jest zajebiste. Będę chciał zobaczyć takich, tego typu wyścigów, tego typu eventów więcej w życiu. I od tej pory zaczynasz jeździć po różnych zlotach. I to jest fajna sprawa. Fajnie spotykać ludzi, którzy lubią podobne rzeczy co ty. Można się z nimi wymienić poglądami, opiniami, poznać coś nowego, może nawet się coś dowiedzieć o samochodach. No tak jak ja na przykład szukam informacji na temat różnych samochodów teraz, bo no teraz jeszcze zbieram kasę, ale ogólnie planuję kupić jakiś samochód. To są takie plany odległe jeszcze dla mnie, w skali, nie wiem, 6-7 miesięcy. No ale już tak chcę się mniej więcej rozeznać, co by mi najbardziej pasowało. I tak właśnie sięgam różnych opinii, różnych ludzi. Oj, nawet z takich, którzy tu spotykam w pracy. I oni mówią, że no tym samochodem jeździ się tak. Oczywiście posiadacz danego auta zawsze będzie mówił o swoim samochodzie jak najlepiej, a o swoim poprzednim jak najgorzej. No to też jest taki syndrom właśnie poprzedniego samochodu, czy obecnego, więc tym... No a to trzeba sobie po prostu zrobić filtr, tak? Zapytać się, co ci wysiadło ostatnio. A jakie masz przebiegi? Ile już nim jeździsz? Co wymieniałeś? Jakie koszty tej wymiany? No i tak dalej się pytasz, tak? I się rozmawia. Bo pytanie o to, jaki ten twój samochód jest. No hejter powie, że jest do dupy. Osoba zadowolona z niego powie, że jest fajny, nawet jeśli jest do dupy. Więc no, to jest problem. No ale czytam różne też opinie, czytam na różnych, powiedzmy, stronach internetowych, jak dane samochody się spisują. No chciałbym kupić fajne auto, no ale jak na polskie warunki, fajne auto to jest kwestia dwuznaczna, no. No ale nie poddajemy się, myślimy. Także warto, naprawdę warto sobie jeździć na takie zloty, niezloty, bo to jest fajna sprawa, no. Każdy, kto już raz był na czymś takim, doskonale wie, o czym mówię. No dobra, ale wracając do gry, mamy 84% tego wyścigu, tych bramek. I za chwilę będziemy kończyć. Zawiodłem się troszeczkę, myślałem, że będzie bardziej unikalny samochód niż ten Pontiac. No i ja ogólnie bardzo nie lubię tego typu świateł z tyłu, jak tutaj widzicie ten tuning. One czasami są montowane do różnych wozów, do jakichś tam opni, na drogach oczywiście, mówię, w rzeczywistości. I mnie to tak irytuje, to tak wygląda wieśniacko, no. Zaraz coś powie, o Lucek Passerati. No Passerati też może jest wieśniacki, ale jeździ, no jest dobrym samochodem, nie powiem. Ale zmontowanie do Passeratiego tego typu świateł,
To by była masakra. No, ja na pewno tego błędu nie zrobię. O nie! No dobra, ukończyliśmy sobie. Kolejne wyzwania będziemy sobie robić już w następnych odcinkach. Zobaczcie, zostało ich naprawdę niewiele. Przeszedłem przez sporo dosyć, jak sami wiecie. No i myślę, że no tak jak mówię, ukończymy sobie to wszystko już w następnym odcinku. Musimy. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.